Archiwalne nagrania audiowizualne oraz obrazy z przeszłości mogą od wczoraj podziwiać Suwalczanie. W Archiwum Państwowym na zainteresowanych czekają najstarsze fotografie dotyczące historii Suwałk, czy też kroniki miejskie z lat 70. Wszystko za sprawą wystawy zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego. Jak zapewnia Michał Witkowski z Archiwum Państwowego w Suwałkach, tego typu materiały są świetnym źródłem historycznym. Założeniem tej wystawy zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego było to, żeby przedstawić nagrania dźwiękowe, materiały filmowe oraz materiały ikonograficzne, jakie znajdują się w naszym archiwum, a które dotyczą historii miasta, ale też wiążą się w jakiejś mierze z historią Polski. Można odnaleźć na nich być może nie tylko swoich antenatów, ale też stanowią one doskonałe źródło do historii miasta w tym okresie czasu. Wystawę odwiedzać można do 15 listopada w godzinach od 8 do 15.